Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz bardzo zapraszam w sobotę o 6:05 roraty w klasycznym rycie rzymskim. Także będą za 2 tygodnie Wigilię Bożego Narodzenia 24 w sobotę rano. Bardzo zapraszam na mszę świętą pasterską 24 o godzinie 21. Rozumiem, że jest tu pewien dysonans, pasterka o 9 wieczór, ale cóż, lepiej tak, niż by w ogóle nie miało być. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najmilsi, nim postaramy się znaleźć pouczenia płynące dla nas z dzisiejszej Ewangelii, spróbujmy opisać tło tego, o czym słyszeliśmy. Naród wybrany, Żydzi, mieli tę świadomość, że spośród nich narodzi się Mesjasz, Zbawiciel świata. Zapowiadał to Bóg przez proroków. Bez wątpienia pod wpływem działania Ducha Świętego tuż przed narodzeniem Chrystusa, jakby oddolnie w tym narodzie, zwłaszcza pośród ludzi pobożnych, pojawia się przekonanie, że oto Mesjasz jest tuż, tuż, że lada chwila. Będziemy oglądali Jego przyjście. Potem w 30 latach po narodzeniu Chrystusa, nikt się przecież nie zorientował poza Maryją, świętym Józefem, pasterzami i mędrcami, że właśnie Mesjasz przyszedł. Ta wiara i wynikające z niej wzmożone oczekiwanie, wręcz napięcie wzmaga się. A kiedy pod wpływem Ducha Świętego wystąpił Jan, objawił się Żydom jako wielki autorytet, bo wiedzieli, że był człowiekiem rozmodlonym. Prowadził wiele lat życia kontemplacyjnego na pustyni. Wiedzieli, że prowadził wzorowe życie, że był wielkim ascetą. Poświadczają Ewangelię, że nastąpiło poruszenie w całej Judei, że rzesze ludzi ściągały do Jana słuchać jego surowych kazań. Dochodziło do masowych nawróceń. Pojawiły się domysły, które bardzo szybko rozeszły się pośród ludzi. To tak, w takich sytuacjach tak się dzieje, że to właśnie Jan jest oczekiwanym Mesjaszem. Te wieści dochodzą do Jerozolimy, do arcykapłana i żydowskiego Sanhedrynu. Oni mieli obowiązek sprawdzić, czy Mesjasz, który się pojawił, jest prawdziwym Mesjaszem, a także pilnować tego, żeby nie pojawił się fałszywy prorok swym nauczaniem zwodzący naród wybrany. I dlatego do Jana nad Jordan przychodzi poselstwo opisane w dzisiejszej Ewangelii, i stawiają Janowi wprost pytania. Czy ty jesteś Mesjaszem? A Jan z całą pokorą odpowiada: nie jestem. Bardzo łatwo mógłby dać
odpowiedź inną, potwierdzającą albo wymijającą tak, żeby jednak pozostało przekonanie, że to On jest Mesjaszem. Pada drugie pytanie. Kim jesteś? Czy jesteś Eliaszem? W wierze Żydów prorok Eliasz, który został porwany do nieba z ziemi, miał się pojawić tuż przed wystąpieniem Mesjasza. Jan z pokorą odpowiada: nie jestem. Chociaż później sam Chrystus powiedział: a jeśli chcecie wiedzieć, to Jan jest Eliaszem. Pada trzecie pytanie: czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. W końcu naleganie: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co sam mówisz o sobie? I wtedy Jan cytuje słowa proroka Izajasza. Jam jest głos wołającego na pustyni: prostujcie drogę Pańską. Głos czyj? Głos Boga. Co było treścią głosu Boga, który wypowiadał święty Jan Chrzciciel? Ostrzegał przed złem, zachęcał do dobra, czynił wyrzuty tym, którzy zgrzeszyli, pochwalał tych, którzy dobro uczynili. Najmilsi, każdy w nas, w swoim wnętrzu ma ten głos, ma tego Jana Chrzciciela. Głos, który ostrzega przed grzechem, który zachęca do dobra, czyni wyrzuty po grzechu i pochwala spełnione dobro. Co to jest? To jest sumienie. Sumienie. Mamy być ludźmi sumienia i słuchać głosu sumienia. I pytać się, kim jestem? Kim jestem w Twoich oczach, Boże? Jaki jestem? Co jest we mnie złego? Z czego się mam nawrócić? Mamy czynić rachunek sumienia. Jan okazuje wielką pokorę, bo kiedy wysłannicy arcykapłana Sanhedrynu mówią do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiada: ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Idzie po mnie, a któremu nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandałów. Odwiązywanie rzemyków u sandałów i mycie nóg było funkcją niewolników. Jan chce być wobec Mesjasza jak niewolnik, spełniać najniższe posługi. Nieco później jeszcze święty Jan Chrzciciel takie słowa wypowiedział, zapisane są w trzecim rozdziale świętego Jana: człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed nim posłany.
Moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On, Chrystus, wzrastał, a ja bym się umniejszał. Czy to jest też moją potrzebą, aby w moim życiu Chrystus wzrastał, a ja bym się ciągle umniejszał? Trzeba pokory, by czynić rachunek sumienia, by usłyszeć ten głos, który nieraz wytyka nam rzeczy trudne, które chcielibyśmy ukryć. Trzeba pokory, by uznać swój grzech, by go potem wobec kapłana wyznać i by z pokorą prosić o przebaczenie. Ale im większa pokora, tym większa łaska. Bóg pokornym łaskę daje. I nam chce w obfitości łaski udzielić. A skąd u Jana taka pokora? To Maryja, kiedy jeszcze był nienarodzony, ale pod sercem matki. Wchodząc do domu Zachariasza i Elżbiety, sprawiła, że Elżbietę i Jana ogarnął Duch Święty. To wstawiennictwo Maryi uczyniło Jana pokornym. Wspominamy dzisiaj nawiedzenie obrazu jasnogórskiego, które było w naszym kościele przed rokiem. Prośmy Maryję, by podzieliła się z nami pokorą, tak jak podzieliła się pokorą z świętym Janem Chrzcicielem. Byśmy, zmniejszając się, powodowali to, że Chrystus będzie nas wzrastał. Amen.